W latach 60. to uczono w ten sposób, w pierwszej połowie lat 60. Basowanie. Subdominanta G7. A to błędne. Ono prowadzi do nikąd. Można rozwinąć poprzez demol 7 i na G7. Żeby nie było tak. I znowu powtarzamy to dwa razy. I znowu. I od góry sięgamy. I analogicznie w molowych to jest to samo. Trzeci palec. Czwarty. Używamy podstawowych basów. Basista, no żaden nie zagra w ten sposób. Nawet ten z Kuki za 15 to tak nie zagra. To by było tak, musiałby grać w ten sposób.
Czy można, to D daje możliwość rozwinięcia harmonii. I demol 7. I G7. Wmalowuj to samo. To będzie demol 7, 5 minus. G7. Za tyle, no bo co? Chłopaki nabiorą złych nawyków i będą grali tam. Nie wiem, co tam, jak nieraz się słyszy, też się łzy. Tak. Jest to uzasadnione. No ale generalnie używamy tylko podstawowych, tak? Grają basiści. I od góry atakujemy trzecim palcem. W triadzie gramy, nie? Można tam kombinować. To jest dominanta. Thank you.
I to wszystko. Staramy się naśladować basistów. Dziękuję, pozdrawiam. Szkoda chłopaków, żebyśmy nabrali złych nawyków. Basujemy generalnie tak. Redur. Subdominanta. G7. I przesuwamy tylko jeden palec trzeci do góry, po podstawowych basach. A nie tak. Doprowadzi do nikąd. Jest wypełniony. Jeszcze raz pozdrawiam. Wyłączyć to.